Zaplecza posiadają naprawdę wiele ciekawych, lecz także i niebezpiecznych i intrygujących poziomów, na których większość chyba nie chciałby się dostać. Jednak co jeżeli powiem ci, że znajduje się tutaj jeden poziom, który jest po prostu basenem. Wielki labirynt wypełniony wodą, dzielący się na kilka stref, z czego dwie pierwsze są bezpieczne, natomiast ta kolejna... Cóż, jakby to powiedzieć, chyba nie chciałbyś tam wejść. Ponadto jest to miejsce skrywające ogrom sekretów w postaci swoich podpoziomów, które także są bardzo warte uwagi. I właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym filmie. Cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to zajmiemy się Pool Rooms właśnie. Czyli tym poziomem backroomsów, o którego wyjaśnienie prosiliście mnie w komentarzach naprawdę bardzo długo, więc oto przed wami, czym tak naprawdę Pool Rooms jest i wszystkie informacje właśnie o tym miejscu. Nim zaczniemy, strzelkę jeszcze kciuka w górę pod filmem, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić tych 200 tysięcy widzów na kanale jak najszybciej. A ponadto zapraszam na mojego Instagramka, link macie w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, osiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wszystkie informacje na temat Pool Rooms. Zacznijmy od tego, iż Pool Rooms jest poziomem tylko i wyłącznie stworzonym przez fandom i na tej witrynie widnieje jako poziom 37. Skala trudności przetrwania na tym poziomie jest... bo jest to dość zmienna kwestia. W zasadzie całość dzieli się na trzy strefy. Pierwszą, bezpieczną strefę, tak, ona jest w pełni bezpieczna. Skala trudności przetrwania na tym poziomie jest równa 0. I umownie nie ma możliwości, abyś spotkał tutaj cokolwiek chcącego cię skrzywdzić. Umownie, bo niektórzy odkrywcy, którzy eksplorowali ten poziom w przeszłości, stwierdzili, że słyszeli dość dziwne, niepokojące dźwięki, lecz raczej one dobiegały z tej bardziej niebezpiecznej strefy, o niej trochę później. A także twierdzili, że jakieś dziwne postaci obserwują ich z ciemności, ale to nie jest potwierdzone, więc spokojnie. Pierwsza strefa Pool Rooms jest po prostu basenem. Jest jak gdyby wielkim labiryntem, ściany są obłożone białymi kafelkami i oczywiście znajduje się tu woda, bo to basen, która to będzie stopniowo zwiększać swoją głębokość wraz z postępem w eksploracji. Sama woda jest całkiem ciepła i czysta, zatem teoretycznie może zostać skonsumowana, jednak na twoim miejscu raczej bym tego nie próbował. Poziom nie posiada jakiegoś zwyczajnego źródła światła, pomijając okna porozstawiane po całym poziomie. Oczywiście, jak mogliście się już domyślić, nie są to takie zwykłe okna, więc nie zobaczysz za pomocą nich czegoś, co znajduje się poza poziomem, bo po prostu tak to nie działa. Nazwa okna jest tutaj troszkę umowna, bo są to po prostu świecące tafle porozstawione po ścianach, które za zadanie mają po prostu świecić. Coś jak te cosie na poziomie czwartym. Co ważne, owe okna nie będą świecić przez cały czas, bowiem istnieje tutaj cykl dnia i nocy. Dzień trwa tutaj 16 godzin, a noc 8 godzin. Na noc tafle po prostu lekko się przyciemniają. To znaczy, za dnia okna są białe, natomiast w nocy są już czarne. Ciemniej robi się także wraz z eksploracją Pool Roomsów. Im głębiej wejdziesz, tym ciemniej będzie. Co interesujące, ściany na tym poziomie mają taką dziwną zdolność tłumienia jakichkolwiek dźwięków, zatem jedyne co usłyszysz, to będzie plusk wody. Im dalej w las, tym troszkę dziwniej, bo istnieje tutaj taka jakby druga strefa. Czyli główne centrum poziomu, serce, czyli jakby to powiedzieć basen, z którego możesz wyjść i sobie stanąć na zwyczajnych kafelkach. Wiem, brzmi to dziwnie, samo w sobie nie jest jakieś zbyt zwyczajne. Znajdziesz tu masę zaopatrzenia, jedzenie i tak dalej, więc teoretycznie mógłbyś tutaj zostać. Jest to co więcej taki hotspot dla ludzi, którzy zwiedzają Pool Roomsy. Chociaż tak szczerze nie mam pojęcia, dlaczego oni chcieliby pójść dalej. Co więcej, w miejscu tym zwiększy się twoje zdrowie psychiczne, tak zwane sanity, i jeżeli jakkolwiek znasz się na backrooms, to musisz wiedzieć, że sanity jest dość ważne. Myślałem, że kiedyś nawet mógłbym zrobić taki film o tym, czym jest sanity, woda migdałowa, płyn na śmierć i tak dalej, no jak będziecie chcieli, no to kiedyś coś tam zrobię. Co ważne, owe zapasy będą się uzupełniać za każdym razem, kiedy zostaną kompletnie zużyte i cóż, to było wszystko a propos tej lepszej części Pool Roomsów. Przejdźmy do tej ostatniej, czyli do Danger Zone. Niebezpiecznej strefy. Strefa niebezpieczeństwa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kilka minut temu powiedziałem wam, że poziom trudności przetrwania w Pool Roomsach jest dość zmienny. I tak jak wcześniej był on zerowy, tak tutaj został sklasyfikowany jako czwarty. Zatem jest to poziom niebezpieczny, niezabezpieczony. Jest tutaj wysoka szansa na spotkanie jakiejś niebezpiecznej jednostki. W sensie, no, wysoka liczba jednostek na tym poziomie, wiecie o co chodzi.
Zacznijmy od tego, że strefa niebezpieczeństwa jest niebezpieczna i w zasadzie czymś takim jak strefa bezpieczeństwa. Problem w tym, że wszystkie ściany są tutaj czarne, nie ma tutaj jakiegokolwiek źródła światła, jest tu po prostu strasznie ciemno, do tego stopnia, że praktycznie nic nie zobaczysz. Co więcej, jak w strefie bezpieczeństwa ściany znacząco tłumią jakikolwiek dźwięk, tak te nie tyle co go tłumią, co totalnie wzmacniają. Więc poza tym, że nie będziesz widzieć absolutnie nic, dodatkowo będziesz atakowany z każdej strony dziwnymi dźwiękami. Co więcej, woda na tym poziomie już absolutnie nie jest zdatna do picia, ponieważ jeżeli się nie napijesz, będziesz miał chociażby bóle brzucha. Co więcej, twój poziom zdrowia psychicznego będzie tutaj znacząco leciał w dół. Nim przejdziemy dalej, warto byłoby jeszcze wspomnieć o podpoziomach Pool Rooms. Przykładowo mamy tutaj poziom 37 i 3, zwany Leśnym Luksusem. Ten, jak i cała reszta podpoziomów są zlokalizowane pomiędzy poziomem 37, a poziomem 38. Jak sama nazwa wskazuje, 37 i 3 to po prostu wielka willa w środku lasu. By się tam dostać, musisz znaleźć drzwi do willi, po prostu wejście. A samo miejsce dzieli się jak gdyby na dwie części, na tą środkową, czyli środek willi, i zewnętrzną, czyli zewnętrze willi, ogród. Wszystkie pokoje są tutaj bardzo dobrze umeblowane, możesz się nawet tutaj przespać. W garażu Meg znalazło tonę zaopatrzenia, więc możliwe, że znajdzie się jeszcze coś dla ciebie. Więc nie wiem jak ty, ale ja naprawdę cieszyłbym się, że trafiłem właśnie na ten poziom, a nie na jakiś inny. Naprawdę fajne, miłe miejsce, polecam. Taki dom ekipy, ale w backrooms i bez ekipy. Istnieje tu również poziom 37.1. Są to też takie jakby pool roomsy, ale dużo słabiej oświetlone i troszeczkę nawet umeblowane. Jest tu też i poziom 37.2, który składa się z połączonych ze sobą bardzo zimnych, brzydkich korytarzy. 37.5 znany jako Dream Pools, czyli taki jak gdyby park wodny w backrooms, najprościej mówiąc. Masz tutaj wszelkie zjeżdżalnie wodne, głębsze baseny, no jest tutaj fajnie. Moją uwagę przykuł także poziom 37.9, czyli zalane więzienie, które krócej mówiąc jest właśnie placówką więzienną, tyle że kompletnie zalaną, więc raczej nie chciałbyś znaleźć się w tym miejscu, naprawdę. Istnieje tutaj chociażby byt znany jako Shadow Man, czy na przykład The Eyes. I serio, są mega creepy, więc raczej nie chciałbyś ich spotkać. Zostań sobie na 37.5 albo 37.3. W kwestii milusińskich typów, których tutaj na 100% spotkasz, będą to chociażby Smilersi. Tak wiem, brzmi to kijowo, ale tłumaczenie uśmieszak jest jeszcze gorsze, więc pozwólcie, że będę używał słowa Smiler. Po prostu. Czy chociażby złodzieje skór. Lecz ponadto istnieje tutaj jeszcze jeden byt, który nie występuje zbyt często w backrooms, lecz jest bardzo niebezpieczny i raczej nie chciałbyś go spotkać. Niejaki Glitchton. I krócej mówiąc, jest to taki Sans, tylko że jego kości są neonowe i po prostu, no, gościu cię atakuje, tak? To jest jak gdyby wszystko. Jeśli chodzi o jakieś drogi wejścia na ten poziom, to możesz tu wejść na przykład z poziomu minus 33, z poziomu negatywnego. Możesz także zauklipować się schodząc na dno pustego basenu na poziomie 823, albo możesz zauklipować się przez pierwszą lepszą ścianę w strefie bezpieczeństwa. Chyba łatwo. No i propos Pool Roomsów, to chyba byłoby już wszystko. Sam poziom stał się w ostatnim czasie niezwykle popularny. I powstało naprawdę wiele ciekawych filmów found footage z tego miejsca. Jeżeli byście chcieli, mogę kilka omówić, bo są naprawdę warte uwagi. I to tak serio mocno. Więc w razie czego napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, a ja z całą pewnością zrobię takowy odcinek. Tymczasem, jeżeli wam się podobało, zostaw kciuka w górę pod filmem, aby mógł się on już gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także strzel suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, no bo chcemy dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Zapraszam także na mojego Instagramka, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie i na drugi kanał też. Wpadajcie również na moje poprzednie filmy i wyczekujcie też tych następnych. Tymczasem, słyszymy się w kolejnych filmach. Miłego dzionka wam wszystkim, mówi Dwa z Mondar. Trzymajcie się, cześć!